Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł: Analiza mechanizmów i koncepcji funkcjonowania centrów logistycznych. Temat: Lokalizacja centrum logistycznego. Witam panów. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby zastanowić nad najbardziej optymalnym miejscem naszego nowego centrum logistycznego. Jak wiadomo, o lokalizacji decyduje popyt, wielkość produkcji i wymiany towarowej, jak i chłonność rynku. Otóż to. Dlatego też proszę spojrzeć na moją mapę i przeliczenia. Uważam, że to miejsce byłoby odpowiednie dla nas. Nie zgodzę się z Tobą, ponieważ uwzględniając rynek zbytu i źródła zaopatrzenia mają wpływ na wielkość kosztów transportu i ten aspekt kłóci się tutaj z zaproponowaną przez Ciebie lokalizacją. Podejrzewam, że masz lepsze miejsce. Oczywiście. Zaraz zaprezentuję. Panowie zechcą spojrzeć na moje mapy i diagramy. W tej strefie możemy bez problemu wybudować nasze nowe centrum. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń z uwagi na wymogi środowiska i uciążliwość dla innych. Jakość lokalnej infrastruktury transportowej jest idealna. Stan techniczny dróg, autostrad, linii kolejowych, jak i terminali przeładunkowych transportu intermodalnego jest odpowiedni, nawet biorąc pod uwagę zasięg regionalny i międzynarodowy. To jest miejsce dla nas. Istnieje możliwość natychmiastowego nabycia. No to chyba decyzja zapadła. Świetna robota. Podoba mi się to miejsce. Centra logistyczne są to jednostki gospodarcze, przedsiębiorstwa, których zadaniem jest koordynowanie obsługi logistycznej, w tym magazynowo-transportowej, wraz z tworzeniem logistycznego systemu informacji wspieranego technologiami informatycznymi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.